szkoleniu uczestniczyło około 250 osób. Ćwiczenia odbywały się w kilku miejscach. Ciekawie było zwłaszcza na głównej plaży. Dzisiaj mamy dynamiczny, tak jak tutaj widać zaraz na wodzie, desant przy użyciu motorówki. Dalej żołnierze ćwiczą zdobywanie plaży przy użyciu pontonu w taki sposób bardziej rozpoznawczy. Nie zabrakło też zajęć spływania, ratowania tonących z wody czy sporządzania dokumentacji terenowej. Jak zgodnie podkreślali prowadzący szkolenia, jest to bardzo ważne, żeby żołnierze mieli taką wiedzę i w sytuacji kryzysowej potrafili odpowiednio zareagować i nieść pomoc. Jest to wpisane w jeden jako element naszego szkolenia i na misji naszego wojska. W razie czy jakiejś sytuacji kryzysowych jesteśmy pierwsi do działania. Straż pożarna, pogotowie i Wojska Obrony Terytorialnej. Ćwiczenia trwały przez kilka godzin. Żołnierzom WOT w szkoleniu pomogli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze, strażacy ochotnicy z Przysuchy oraz ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.